Podczas zbiórki honorowym dawcom upuszczane jest niespełna 500 ml płynu. Ubytek wyrównywany jest za pomocą ekwiwalentu kalorycznego w postaci batonów lub czekolady. Cały zabieg trwa około 15 minut. By stać się honorowym dawcą, wystarczy mieć ukończone 18 lat, ważyć co najmniej 50 kg i być zdrowym. Krwi, której syntetycznego zamiennika jeszcze nie wynaleziono, wciąż brakuje. W tej chwili najbardziej popularnej, czyli A i 0. Nawet ostatnio B brakuje. Jest sytuacja tak trudna, że staramy się wspierać nasze szpitale rozmaitymi apelami. Apelujemy przede wszystkim do naszych stałych dawców, bo mamy ich dużo, ale widzę, że są jakieś trudności ze zwalnianiem się z pracy czy z przychodzeniem, bo jest to taka końcówka roku. Zapewne nasi pracodawcy wałbrzyscy niechętnie puszczają i ja to doskonale rozumiem, ale bardzo bym prosił i tu apeluję do szefów. Pamiętajcie, że to nie są ludzie, którzy chcą się urwać z pracy, oni chcą po prostu oddać krew i kogoś uratować. Chętnych do oddawania krwi w Wałbrzyskim Ratuszu nie brakowało. W akcję po raz kolejny włączyli się pracownicy urzędu, mieszkańcy, a także strażnicy miejscy. Przypominam, że krew oddawać można również w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Chrobrego.